Kamila. Przemysław Sielakowski. Dziękuję. Dzień dobry, witamy was serdecznie. Dzisiejszym tematem są ciekawochy, czyli cyk, odcinek, który nie umrze. Nie umrze. To nie są dinozaury. Jeszcze Polska nie zginęła, póki... Ciekawostki funkcjonują. Tak. I dlatego przechodzimy do ciekawostki numer jeden i powiemy wam, że na mundialu organizowany w Brazylii zawodnicy nie będą w stanie pokazywać napisów na koszulkach. Tak. Tych pod spodem. Czyli bo... w stanie będą, tylko będą im za to groziły kary. Dość popularnym zjawiskiem było to pokazywanie tego, co ma się na nadruku pod główną koszulką meczową. Na przykład Mario Balotelli jest znany z tego, tak, że why always me. Ale Piotr Reis, albo... Często zawodnicy w ogóle mają, nie wiem, no pozdrawiam psa, tak, cokolwiek, choćby. Lubię placki. Czy to jest jakieś świetne? No nie wiem, no ale te napisy coś tam zawsze jakoś ciekawią, więc dlaczego nie można tego pokazywać, to ja troszeczkę nie rozumiem. No chyba, że na przykład ktoś by napisał, nie wiem, walić karnawał w Rio, no to... Ale tak teraz sobie pomyślałem, powiem ci stary, że jakby wejść w marketing i na przykład takiego Balotellego zatrudnić i żeby on na koszulce miał napisane, nie wiem, ubieram się tylko w buty Nike. No tak. I wiesz, tak pokazał i wszyscy by się spodziewali why always me czy coś, jakaś głupota, a taka reklama. Szkoda, że jakby zabierają kolejny element piłkarskiego widowiska. Teraz polski akcent na Mistrzostwach Świata w Brazylii, jednak polski produkt pojedzie na Mistrzostwa Świata i będą... I nie będzie to Oknoplast. Tak, nie będzie to Oknoplast, tylko produkt firmy Nowy Styl z Krosna, czyli krzesełka. Krzesełka, którymi wyściełany jest stadion Maracana w Brazylii, na którym będą rozgrywane mecze Mistrzostw Świata. No, mam wrażenie, że wolelibyśmy chociaż tak odrobinę, żeby na przykład nasza polska reprezentacja kopała tam piłkę. Tylko też mogę ci powiedzieć, że krzesełka zostaną do finału, a Polska... Może. Ale kto wie, gdybyśmy byli na imprezie, wiesz, Lewandowski w formie teraz, no to może byśmy doszli do finału. Niestety nasi kopacze nie byli w stanie zakwalifikować ale się, teraz więc... mają szansę na Mistrzostwa Europy, więc trzymamy kciuki. Tak, więc biało-czerwony akcent na mundialu będzie. Możecie się wszystkim chwalić, że jak będą hymny leciały kogoś tam, to możecie śpiewać hymny, jak będzie zbliżenie na krzesełka. Akurat konkretnie biało-czerwony, żółty akcent, bo krzesełka są koloru żółtego. W środę odbyło się spotkanie Schalke z Realem Madryt. Jedna z holenderskich telewizji transmitowała to spotkanie. I jeden z komentatorów nie wytrzymał, po prostu napięcie. Powiedział, co myśli na antenie. José Mourinho. To jest człowiek, taki szkoleniowiec, którego Przemek, zanim nie przypada, ja bardzo lubię. To jest człowiek, który jest zero-jedynkowy. Albo ma swoich fanów, albo przeciwników. Tak, tak, i tutaj prawda. Na tej kanapie akurat obie strony siedzą. Ambiwalentny mam stosunek. Holender należał do tego grona, którego do którego ja należę. No i na antenie puściły mu emocje. No można powiedzieć, że powiedział who the fuck is Justin Bieber, czyli powiedział Mourinho, kto to kurwa jest. No i to jest dość ciekawe, bo można tak powiedzieć jakoś tam za kulisami, jak się światło kamery gaśnie, światełko i przy okazji wszystkie lampy. Natomiast no, jeżeli jesteś komentatorem, no to po pierwsze zasada obiektywności cię obowiązuje. Więc on nawet gdyby nie użył wulgaryzmu, to on nie może powiedzieć jakiejś tam swojej opinii na temat Mourinho, tak? No bo to nie wypada komentatorowi, który tak. jest obiektywny. Nam wypada. No, a on to już nam wypada, bo my jesteśmy subiektywni. Ostatnia ciekawostka, też piłkarska poniekąd i też wulgarna poniekąd. No, bo... tym się zrobiło dość głośno, powiem ci, na tym Twitterze, bo tak. ja tam widziałem, że dużo tych dziennikarzy sportowych z Polski komentowało to. To jest kolejny powód, dla którego powinniście założyć sobie konto na serwisie społecznościowym Twitter. Mhm. Bo macie tam takie wiadomości, smaczki z pierwszej ręki. Tak jak w tym przypadku, Mateusz Juroszek, czyli prezes grupy bugmacherskiej STS, nie bójmy się powiedzieć, reklamujemy mocno zakłady bugmacherskie. Tak, no, szczególnie tyle w świecie, myślę, że nam coś przeszło. Tak, grupa STS jest też prezesem, jakby sponsorem tytularnym Lecha Poznań i tutaj pan Juroszek jakby wyraził swoją opinię na temat aktualnej sytuacji. Przepraszam, że ci wejdę słowo, ale że grubą kasę wkładają, to jak widać nie bardzo się boi wypowiadać swojego zdania. No i myślę, że to jest akurat dobra droga, tylko też nie powinien tego robić publicznie. Ja, no właśnie, ja mam trochę inne zdanie. Mógł myślę, to że... przyjść powiedzieć na przykład w szatni, ale... Ale może byśmy przyjść do tego, co powiedział, nie? Tak, to było fajne. Manchester United jest trochę jak Lech Poznań. Niby zawodnicy nieźli, ale trener do D. No to jest odważne stwierdzenie, bo... To nie jest tak, że na szybką szpilkę wbija, tylko od razu go bucha. Teraz chciałbym zobaczyć na przykład, kiedy pan Juroszek przychodzi po treningu do trenera Romaka i jak wygląda sytuacja. Mijają się? Czy te słowa były słuszne? Ja jestem zdania, że nie powinien pisać tak gościu. Mógł to powiedzieć tak, jak mówiłeś. Cztery oczy na spotkaniu trenerowi Romakowi powiedziałby, że gościu według mnie ty jesteś słabiakiem. Albo do D. Albo jesteś do D, to wtedy fajnie, ale no, medialne jakieś takie wybryki to nic fajnego. I nie wyobrażam sobie z kolei, porównując Manchester United, żeby jedna z firm powiedziała, że trener Moyes to jest do D. No jakoś tak mam wrażenie, że profesjonalizm obowiązuje. Tak jest.
Dobra. No i tym akcentem kończymy odcinek ciekawostkowy. Jak zwykle ciekawy i pewnie z masą wyświetleń. Komentujcie, włączajcie się do dyskusji, subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie łapkę w górę, piszcie do nas maile. Wchodźcie na nasz kanał na Facebooku, wszystko w opisie. Czołem. Dzień dobry, witam was serdecznie, tym razem się przedstawimy. Rafał Boliga. Sierakowski, Przemysław. Ja byłem pierwszy, jak gościliście do tego potrzebę. Zacznijmy jeszcze raz. Aha, to jest dobre. Tutaj Rafał podejrzewał, że wcieliłem się w rolę pewnego pana na środowe spotkanie Ligi Mistrzów i pojechałem specjalnie do Holandii, żeby komentować mecz dla Dutch TV. Dutch. Komentować mecz Schalke z Realem Madryt dla Dutch TV. Dutch! Ach! Dobra. Ostatnia próba. Już nie chcę tego mówić, ale dobra. Znam, że znam. Jednij sobie kartką, pomagaj. I tutaj oddaję głos Rafałowi, żeby... No, jak zwykle, jak trzeba przeknąć, to oddaję głos Rafałowi, nie? Tak cwaniaczek jest, drobny. A jak on dostaje potem robotę w TVN24, to ja będę siedział i będę żałował tych wszystkich wulgaryzmów, które tak powiedziałem w tym programie. No ale dobrze. Przypominam, wcześniej ułożeni w TVN24 od 1.5. Tak, my jesteśmy subiektywni, to jest nasz autorski program, dlatego możemy powiedzieć, co chcemy, zrobić, co chcemy. Możemy teraz na przykład wyjść. I trzy kropki To nawet nie powie do dupy, nie? No, to trzeba się domyślić. No. Jasne. Odsumowałeś sobie mostek? Nie chciałem być Rafał Boliga, ale nie chcesz się postawiać. Kończymy się.